Na ekranie po prawej stronie mamy wypisane na żółto stosunki pewnych wielkości występujących tutaj na rysunku. Natomiast pod rysunkiem mamy wartość funkcji sinus, cosinus i tangens dla kąta mkj. Za każdym razem to jest ten sam kąt, więc popatrzmy, gdzie ten kąt jest na rysunku. mkj to jest ten kąt tutaj przy wierzchołku k w tym trójkącie. I on jest tutaj widzimy oznaczony również literką teta. I tą samą literką jest oznaczony kąt teta tutaj. Czyli wiemy, że to jest ten sam kąt, ma taką samą miarę. Tutaj mamy kąt teta i tutaj mamy kąt teta. No i teraz naszym zadaniem jest określenie dla każdego z tych stosunków, czy ewentualnie ten stosunek jest równy wartości którejś z tych funkcji trygonometrycznych kąta MKJ, czyli kąta teta. Jeżeli tak, no to przyporządkowanie odpowiednich stosunków odpowiednim funkcjom trygonometrycznym spośród tych trzech tutaj wypisanych. Skoro wiadomo już jakie jest zadanie no to zachęcam cię teraz wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie zanim razem to rozwiążemy. No to teraz rozwiążmy to razem. Czyli tutaj mamy ten kąt teta dwa razy narysowany w lewej części rysunku i w prawej, więc widzimy, że tutaj intencją układającego to zadanie było przećwiczenie obu definicji funkcji trygonometrycznych, które poznaliśmy. Wcześniej poznaliśmy definicję funkcji trygonometrycznych jako stosunków pewnych boków w trójkącie prostokątnym, więc ja może szybko przypomnę, że sinus tego kąta teta to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do przeciwprostokątnej, kosinus kąta to jest stosunek przypro długości przyprostokątnej przyległej do kąta do długości przeciwprostokątnej, a tangens kąta to jest stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta, czyli w tym wypadku tej, do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie czyli przyległej do kąta czyli tej to jest tangens a druga definicja którą poznaliśmy jest bardziej ogólna dlatego że pozwala obliczyć sinus i cosinus i tangens kąta o dowolnej mierze nie tylko takiego który jest w trójkącie prostokątnym i to jest taka definicja że bierzemy okrąg jednostkowy w układzie współrzędnych bierzemy ramię kąta patrzymy gdzie ono przecina okrąg jednostkowy no i taki kąt który tutaj jest narysowany no to mierzony od dodatniej osi x Mówimy, że sinus tego kąta to jest wartość współrzędnej y tego punktu przecięcia, a cosinus tego kąta to jest wartość współrzędnej x punktu przecięcia, a tangens to jest stosunek y do x. No dobrze, no to przypomnieliśmy sobie tę definicję, no to teraz popatrzmy po kolei na te stosunki, które tutaj mamy. Zacznijmy od pierwszego. x przez 1. Gdzie to jest na rysunku? Gdzie tutaj mamy na rysunku x? No widzimy, że na rysunku x. To jest ta odległość. Czyli tutaj mamy x. No a długość przeciwprostokątnej tutaj w tym trójkącie, to jest 1. Czyli jak skorzystamy z tej definicji, którą znamy dla trójkąta prostokątnego, to x przez 1 to jest stosunek przy przyległej do przeciwprostokątnej, czyli to jest cosinus, Czyli widzimy, że to jest kosinus kąta teta. No ale to się również zgadza z definicją taką za pomocą okręgu jednostkowego, dlatego, że x przez 1 to jest po prostu x czyli to jest po prostu x czyli to jest rzeczywiście cosinus kąta teta, czyli cosinus tego kąta mkj to jest to samo co cosinus theta no i to jest to samo co x przez 1 czyli pierwszy stosunek wiemy czemu jest równy, jest równy cosinusowi teta. dobrze, teraz popatrzmy na następny stosunek co tutaj mamy tutaj mamy y przez 1 Y to jest długość tego odcinka, więc jeżeli tutaj to jest Y, jeżeli byśmy teraz chcieli skorzystać z definicji funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym, to Y przez 1 to jest sinus, bo to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej, czyli to jest po prostu sinus tego kąta. To jest po prostu sinus kąta teta. No i to też się zgadza dokładnie z naszą definicją funkcji trygonometrycznych w w układzie współrzędnych za pomocą kręgu jednostkowego, dlatego, że to jest to samo co y, no a y to jest z definicji sinus kąta, czyli to jest sinus kąta teta, czyli to jest y przez 1. I to jest to samo co y. A to jest to samo co x. Możemy w ogóle sobie napisać, że te współrzędne xy tutaj, to jest to samo co cosinus kąta teta sinus kąta teta. Dobrze, jedźmy dalej x przez y, co to jest x przez y? x przez y to jest stosunek przyprostokątnej przyległej do przyprostokątnej przeciwległej, czyli to jest. To nie jest tangens, bo tangens to było y przez x, czyli to jest 1 przez tangens kąta teta, to jest odwrotność tego stosunku. No to to jest, ktoś może wie, że to jest po prostu kotangens, ale kotangensa tutaj nie mamy. Czyli tego nie możemy za, przypisać żadnemu, żadnej wartości z tych trzech funkcji trygonometrycznych, które tutaj są wymienione. No właśnie, ale tutaj mamy odwrotny stosunek x przez y, czyli to jest dobrze, bo to będzie właśnie tangens kąta teta. Tam było odwrotność tego stosunku, czyli to był kotangens, a tutaj mamy tangens, czyli to jest właśnie to samo, co tangens teta, czyli to jest y przez x. Y przez x możemy tutaj zakwalifikować. No dobrze, jedziemy dalej. Teraz nam się pojawiają stosunki tych długości w tym trójkącie prostokątnym. No i najpierw mamy j przez k. Co to jest j przez k? To jest stosunek tej przyprostokątnej przyległej do przyprostokątnej przeciwległej, czyli to znowu będzie, to znowu będzie odwrotność tangensa. To będzie 1 przez tangens teta. Czyli to jest kotangens teta, ale tego tutaj nie mamy wymienionego, czyli tego nie możemy tutaj nigdzie przypisać do jednej z tych trzech funkcji trygonometrycznych, A tutaj mamy k przez j, czyli dokładnie to, co powinno być. To jest tangens theta, bo to jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej do przyprostokątnej przyległej, czyli to jest rzeczywiście tangens theta. Powinienem to właściwie tutaj poprawić na pomarańczowo w takim razie. To jest tangens theta i to mogę dopisać tutaj, że to jest k podzielone przez j. No i teraz mamy m przez j. Co to jest m przez j? To jest stosunek długości przeciwprostokątnej do przyprostokątnej przyległej do kąta. Gdyby ten stosunek był na odwrót, gdyby to było j przez m, to by był kosinus, a m przez j w takim razie to będzie odwrotność kosinusa. To jest odwrotność kosinusa theta, czyli znowu tego nie mogę nigdzie tutaj przypisać. Za to mogę przypisać stosunek odwrotny, czyli tu miałem m przez j, tu mam właśnie j przez m czyli stosunek przyprostokątnej przyległej do kąta, do długości przeciwprostokątnej, czyli to jest dokładnie cosinus kąta teta, czyli to jest to samo, co, co mamy tutaj na zielono, czyli to jest również równe j przez m. No i ostatni stosunek k przez m. Tutaj mamy stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej, naprzeciwko kąta teta, do długości przeciwprostokątnej, czyli to jest po prostu sinus. To będzie po prostu sinus kąta teta, to jest sinus kąta theta, czyli ten stosunek jest równy sinusowi, czyli mogę stosunek k przez m dopisać tutaj. No i widzimy, że mamy tutaj wpisane w każdym z tych przypadków dwa stosunki i kilka musieliśmy wykreślić, bo one nie były równe żadnej z tych funkcji trygonometrycznych.